W tym filmie porównajmy ułamki 3 czwarte i 4 piąte, ale chciałbym, żebyśmy zrobili to wzrokowo, czyli przy pomocy obrazka. Mamy tutaj dwie takie same całości, ale podzielone na inną liczbę równych kawałków. To jest pierwsza całość, ten poziomy prostokąt, a poniżej mamy drugą dokładnie taką samą całość. Ten pomarańczowy prostokąt ma dokładnie takie same wymiary jak ten górny fioletowy. Te dwie całości podzielone są na różną liczbę równych części. Górny podzielony jest na cztery równe części, bo interesują nas czwarte. Dlatego podzieliliśmy górną całość na czwarte części. Dolną całość podzieliliśmy na piąte, na pięć równych części. Zastanówmy się, jak wyglądają trzy czwarte. To będzie jedna czwarta. To będą 2 czwarte i tutaj 3 czwarte. A jak będzie wyglądało 4 piąte? 1 piąta, 2 piąte, 3 piąte i 4 piąte. Jeżeli teraz po prostu spojrzymy na ten obrazek, pamiętajcie, że dzielimy takie same całości. To jest 3 czwarte prostokąta, a to jest 4 piąte dokładnie takiego samego prostokąta. Nie miałoby to żadnego sensu, gdybyśmy dzielili różne figury albo prostokąty o różnych wymiarach. Są identyczne, podzieliliśmy je tylko na inną liczbę części. Widać wyraźnie, że 4 piąte to więcej niż 3 czwarte czyli 4 piąte jest większe niż 3 czwarte albo odwrotnie 3 czwarte jest mniejsze niż 4 piąte. Jeżeli zastanawiacie się, jak ten symbol zapisać, to ma on zawsze większy, otwarty koniec po stronie większej liczby. 4 piąte jest większe niż 3 czwarte, czyli większy koniec tego symbolu jest skierowany w stronę 4 piątych i możemy to przeczytać. 3 czwarte jest mniejsze niż 4 piąte.